Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, na której, w której również udział weźmie Pan Artur Kowalski, przedstawiciel notariuszy. Szanowni Państwo, dzisiaj specjalna, nadzwyczajna komisja rozpoczyna pracę nad projektem ustawy autorstwa ministra Gowina dotyczące deregulacji zawodów. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej od samego początku był przeciwny takiej treści tej ustawy deregulacyjnej. Uważamy, że warto przeprowadzić w Polsce deregulację, bo tych zawodów jest zbyt wiele. Ale nie można rozpoczynać deregulacji od zawodów zaufania publicznego, dlatego że po prostu jest to naszym zdaniem ogromny błąd. Dzisiaj prezentujemy pierwszy zawód i dlatego też pan Artur Kędzielski razem ze mną, zawód notariusza, gdyż uważamy, że więcej szkody może przynieść deregulacja tego zawodu i chcemy jednocześnie apelować, już nie tym razem do ministra Gowina, bo jest głuchy na nasze postulaty, ale chcemy apelować do nowego prezesa, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, prezesa Piechocińskiego, który stawia fachowość w pierwszym rzędzie i dla niego fachowość jest, jak mówi, najważniejsza, a więc nie tylko cena powinna decydować, ale fachowość. I skoro tak mówi i tak prezentował poglądy, to chcielibyśmy się z nim spotkać i namawiać, aby Polskie Stronnictwo Ludowe, które jest współkoalicjantem, wycofało się z tego pomysłu popierania projektu ustawy, naszym zdaniem, wadliwego. Dlaczego wadliwego? Dlatego, że minister Gowin proponuje m.in. notariusza na próbę, czyli generalnie osobę, która po zakończeniu swojej edukacji mogłaby być notariuszem na próbę. To oznaczałoby, że bez żadnej praktyki mogłaby podpisywać akt notarialny. No, szanowni Państwo, każdy z nas u notariusza był bądź będzie i zdajemy sobie sprawę, co się może wydarzyć, jeśli taki notariusz na próbę dokona po prostu, czy popełni błąd. Od aktu notarialnego nie ma możliwości odwołania. Nie ma możliwości odwołania. Kto na siebie weźmie odpowiedzialność, jeśli taki notariusz na próbę po prostu popełni błąd? Pytaliśmy o to ministra Gowina podczas pierwszego czytania. Nie potrafił do końca odpowiedzieć. Mówił tylko i wyłącznie o deregulacji tego zawodu. Tak jak mówiłem, dzisiaj się rozpoczyna komisja, która specjalnie została powołana. Ja mam przyjemność w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w niej pracować. Będę przedstawiał nasze argumenty. A teraz chciałbym, żebyście Państwo posłuchali chwilę argumentów notariuszy, którzy chcą ostrzec i przestrzec przed deregulacją właśnie tego zawodu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ocenie notariatu projekt ustawy deregulacyjnej jest projektem zupełnie chybionym. Nie odnosząc się do argumentacji politycznej, uważamy, że projekt ten niesie za sobą niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo dla każdego z nas, dla każdego obywatela, który będzie w przyszłości bądź już dokonywał jakichkolwiek czynności notarialnych w kancelarii notarialnej. Tu oczywiście patrzymy na ten projekt przez pryzmat największego niebezpieczeństwa, jakim jest w tej chwili propozycja instytucji notariusza na próbę. Może to brzmi dość egzotycznie, natomiast pewnie trudno nam sobie wyobrazić pilota na próbę czy lekarza na próbę. Natomiast no, ten projekt zakłada właśnie instytucję notariusza na próbę, czyli osoby, która w najgorszym przypadku może napisać projekt swojego pierwszego aktu notarialnego dopiero na egzaminie notarialnym, a dalej już po prostu dokonywać czynności notarialnych w swojej własnej kancelarii. Nie trudno sobie wyobrazić, że tego typu deregulacja niesie za sobą niebezpieczeństwo równe niemalże aferze Amber Gold, gdzie każdy obywatel, nie znając się na konkretnych sprawach, przychodzi do notariusza, którego obdarza zaufaniem, którego też państwo obdarza zaufaniem, do przedstawiciela zawodu, który przez wiele lat wypracował sobie przymiot zaufania społecznego, który obdarzony jest przymiotem zaufania państwowego i w ten sposób może natknąć się na czynność, która będzie nieważna. Na chwilę obecną w notariacie jako nieważne czynności stwierdzane przez sądy jest to jakiś dokładnie promil, natomiast obawiamy się, że ilość czynności notarialnych, które będą nieważne w wyniku wejścia w życie projektu, który przewiduje zawód notariusza na próbę, diametralnie wzrośnie.
No, jest to pytanie, które już zadał pan poseł. Kto za to będzie odpowiadał, prawda? Czy państwo, projektując, proponując tego typu rozwiązanie, daje jakiekolwiek gwarancje, daje jakiekolwiek zabezpieczenie osobom, które będą w ten sposób mogły być dotknięte taką nieważnością. Proszę państwa, notariat od wielu lat próbuje skutecznie, jak do tej pory, wypracować sobie to, do czego jest stworzony, czyli generowanie ważnych prawnie, skutecznych i bezpiecznych czynności. Każdy, kto wychodzi z kancelarii notarialnej, ma to poczucie, że dokument, który trzyma w ręku, dokument opatrzony pieczęcią notarialną, pieczęcią zgody, jest dokumentem ważkim, ważnym, skutecznym. Często dokument ten przenosi za sobą własność nieruchomości, często dotyczy całego majątku danego obywatela. W ocenie notariatu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby urynkowić w ten przysłowiowy sposób nasz zawód i dopuścić do tego, żeby zaistniał notariusz na próbę, który będzie próbował swoich sił na majątku każdego z nas. Szanowni Państwo, to jest pierwsza konferencja. Tych konferencji w najbliższych dniach będzie kilka. Będziemy prezentować kolejne zawody. Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że wszędzie tam, gdzie mówimy o bezpieczeństwie życia, zdrowia, ale również bezpieczeństwa finansów czy mienia, musimy podchodzić do deregulacji tych zawodów bardzo ostrożnie. I tak mamy właśnie do czynienia chociażby z notariuszami, ale również z zarządcami nieruchomości, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo naszego życia i innych zawodów. No tutaj minister Gowin jest odporny na jakiekolwiek argumenty ze strony opozycji, ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dlatego też będziemy chcieli rozpocząć od jutra taką kampanię informacyjną, mówiąc też co się stanie, jeśli część tych zawodów zostanie zregulowana. Kiedy minister Gowin był na spotkaniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dawaliśmy taki pomysł i poddawaliśmy pod rozwagę taki pomysł, aby zlikwidować część tych zawodów, łącząc je ze sobą. Naprawdę nie potrzeba dzisiaj trzech przewodników chociażby. Wystarczy dzisiaj zawód jednego przewodnika, czy dwóch doradców zawodowych. Łącząc te zawody, można by było w prosty sposób zlikwidować około 100 zawodów i nie bylibyśmy na szarym końcu, jak mówi minister Gowin w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zawody regulowane, ale przynajmniej już w połowie stawki. Natomiast no, tu minister, nie słuchając argumentów, w pierwszej kolejności, jak widzimy, chce poddać deregulacji zawody zaufania publicznego i to naszym zdaniem jest ogromny błąd i będziemy informowali społeczeństwo, co i jakie konsekwencje za tym zostaną, które za tym. Szanowni Państwo, jeśli macie Państwo do nas jakiekolwiek pytania bądź jakiekolwiek zapytania, bardzo proszę, jesteśmy do dyspozycji. Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.